Siemanko. No, aż się sam siebie śmieję. Powrót numer 4 albo 5 na YouTube, ale tym razem skuteczny. Chociaż ostatnio też tak mówiłem i nic z tego nie wyszło. Dodałem dwa filmy i tyle. No ale nie, no teraz serio. Będzie bez cięć, bez obróbek. Bo albo nie mam talentu, albo nie mam czasu, albo jedno i drugie. Także będzie bez obróbek. Będę wam po prostu gadał do kamery. Mam czas. Bo i tak chodzę z psami przecież codziennie na spacery, także mam 40 minut, w ciągu tych 400 minut po prostu znajdę 5-6 minut i wam coś obgram. Dzisiaj pilotażowo, bo chcę wam powiedzieć generalnie o pomyśle, to jest pierwsza sprawa, druga rzecz, co u mnie słychać, jakie plany na walki, jakie plany treningowe, no i co tam się ostatnio u mnie wydarzyło. Zacznijmy od tego, że tak jak wam mówiłem, będzie bez cięć. Taka forma luźnych gadek po prostu na temat MMA, sportu, tego co się dzieje, jak przygotowania. Kilka fajnych tematów mam nadzieję, że poruszę, zresztą wam powiem jaki mam pomysł na kolejny odcinek. No, także tak wiecie, luźna seria pogaduszek. Teraz aktualnie, bo to chyba najważniejsze, żeby wam powiedzieć, trenuję. Trenuję już 2 razy dziennie, coś tam się szykuje powoli. Chyba w grudniu będę walczył. Jeszcze nic więcej nie wiem, więc nie powiem. No ale już zacząłem trenować. Także też ta kamera będzie dla mnie trochę motywacją, żeby być z wami tydzień w tydzień na bieżąco i wam trochę popowiadać. Wiecie co? Źle poszedłem. Zagadałem się i źle poszedłem. Chodź dziewczyny. Co ja mówiłem? A, żeby być na bieżąco, żebyście byli na bieżąco, żebym ja na bieżąco to wszystko dodawał. Będę wam relacjonował swoje przygotowania i tak dalej, i tak dalej. No, także ten grudzień, zobaczymy. Mam nadzieję, że się niedługo dowiem z kim i dokładnie gdzie, no, ale na pewno zagranica. Także tyle mogę wam powiedzieć. To co, wracając jeszcze do mojej ostatniej walki z Mehdim. Z Mehdim Baghdadem na Brave'ie, którą wygrałem. Tam nagrywałem wam te 2 odcinki, są i jakieś tam sparingi wam nagrałem i nagrałem wam taką, wiecie, zajawkę, jak to super będzie i tak dalej. No wygrałem, mam nagrane materiały z Indonezji, ale niestety nigdzie nie mam walku, urywków, nie wiem jak się mówi. No nie mam fragmentów walki żadnych, więc nie mogę wam wstawić. Mogę wam wstawić takie, wiecie, jakieś luźne rzeczy. Pewnie wam wstawię, ale tak jak wam mówiłem, na razie chcę skupić się na tym, żeby regularnie zacząć dodawać, bez cięć. Po prostu coś tam gadać do was i tyle. No ale o samej walce, wyjazd do Indonezji bardzo fajny. Poleciałem z trenerem Pawłem. Bardzo fajny wyjazd ogólnie, wszystko w fajnym, luźnym klimacie. Było prześmiesznie. Indonezja, mega ciepły kraj. Czy jakoś tam byłem zachwycony, co tam było na miejscu? Nie za bardzo, bo tam raczej bieda, ubóstwo. Hotel mieliśmy bardzo fajny oczywiście, ale wychodziło się na ulicę, to śmierdziało i nic szczególnego tam nie było. Także co, Indonezja fajne doświadczenie, fajne zderzenie z rzeczywistością, jak jest w innych krajach, jak ludzie żyją, mogą żyć. No i tyle, no. Co tam, więcej wam nie będę opowiadał, wejdźcie sobie, wpiszcie sobie na Google Mapsach Jakarta i sobie na Street View polatajcie. Ojej, co się stało? Sobie na Street View polatajcie, zobaczycie. No po prostu multum ludzi i mega bieda. A sama walka w 100% po mojej myśli, 3 rundy absolutnej dominacji, plan wykonany, zresztą jak wiecie, wynik, jednogłośna decyzja. Także mega się cieszę i liczę na to, że Brave mi zaraz na kolejną walkę właśnie, może ten grudzień nam by wskoczył. No i byłoby fajnie, bo to jakiś tam byłby kolejny krok do pasa, bo nie oszukuję, że chciałbym pójść po pas. Bo myślę, że jest w zasięgu 3 walk mniej więcej, 3-4 może. A to już całkiem niedaleko, gdzieś moje marzenia się spełnią, bo od zawsze jak zaczynałem trenować, nawet nie myślałem o tym, ale później jak już zacząłem walić zawodowo, to sobie może i gdzieś tam wizualizowałem, że jakaś organizacza da mi angaż, a ten angaż da mi walkę o pas. Nie wiem, czy widać w ogóle mnie, bo widzę, że za mną jest słońce i trochę ciała daje, że tak nagrywam pod słońce, ale może nie będzie tragedii. No, także tak u mnie, nie wiem czy w ogóle was interesuje taka forma filmów? Zobaczymy, wstawię z 4-5 filmów i najwyżej znowu się poddam. Nie, no żartuję. Teraz naprawdę będę dodawał już regularnie. W następnym odcinku,
A wiem, że tak będzie, bo zaraz go nagram. Opowiem wam o tym, ile zarabiają zawodnicy MMA. Ile po prostu, czy z MMA da się żyć. O tak. Także jeżeli uważacie, że to jest dobry pomysł, to zostawcie mi tam komentarz na dole. A jeżeli macie w ogóle pomysły na jakieś filmy, to też mi zostawcie komentarz. Zapraszam was do subskrybowania kanału, co jest dla mnie nowością jeszcze. Chyba nigdy tego nie mówiłem. Dawajcie te łapeczki w górę, bo to wybija filmiki. YouTube je wtedy lepiej jakby lepiej pozycjonuje i wyżej je wyrzuca w proponowanych i tak dalej. A wiecie co, ja tak w sumie też to robię dlatego, żeby trochę rozpromować MMA, bo zazdroszczę branży fitness, że mają tylu ludzi, którzy to promują, mają ogromne YouTube i mają takie duże społeczności, a my w MMA nie mamy. A szczerze, no zazdroszczę im tego i chcę trochę podziałać w tym temacie. Chcę jakąś tam społeczność stworzyć, chcę, żeby tych ludzi na YouTubie związanych z MMA było więcej w jednym miejscu. Dlatego ten kanał właśnie ponownie, piąty raz chyba już startuje, ale obiecuję wam, że wystartuje. No, także pamiętajcie z tym komentarzem, żeby mi napisać, czy to fajny pomysł, czy chcecie wiedzieć, ile zarabiają zawodnicy MMA. No, to jest subskrybowanie, łapki w górę, też będzie spoko. Ja zmęczyłem się, chodząc pod malutką góreczkę. Dobra, to co, do zobaczenia za tydzień, bo co tydzień będą filmy. Na razie.